O życiu, twórczości, ale również o nieporozumieniach wokół biografii pisarza Gustawa Morcinka mówiła Halina Szotek podczas spotkania w Dębowieckiej Bibliotece. 130. rocznica urodzin w tym roku Gustawa Morcinka. Wspominając Gustawa Morcinka, o czym musimy pamiętać przede wszystkim? Gustaw Morcinek to? No na pewno nie to, co się w tej chwili wie o Morcinku, bo jak się zapyta o Morcinka teraz, to padają dwa słowa. Kapelusze i łysek z pokładu Idy, i to jest w zasadzie ogólna wiedza o Morcinku. Niestety. Także my musimy pamiętać o nim i o jego zasługach. A ja bym tu przytoczyła na początek taki wiersz gimnazjalistki ze Strumienia, która napisała w ten sposób. Ci, którzy odeszli, tym, którzy odeszli, niepotrzebne są kwiaty, tym, którzy odeszli, niepotrzebne są znicze. Ci, którzy odeszli, zasługują na pamięć i na tą refleksję o tym, kim byli za życia. I przy tym powinniśmy zostać, czyli pamięć. A pamięć dla nas to jest pamięć o człowieku, który, można powiedzieć śmiało, jeśli chodzi o Śląsk i o XX wiek na tym Śląsku, był takim największym ambasadorem Śląska w Polsce. Często się używa takiego określenia, że wyrąbał drogę do Śląska, że przybliżył Śląsk do Polski, a Polskę do Śląska. I to nie są slogany, chociaż tak brzmią, tylko to jest prawda. Bo Morcinek był zafascynowany Śląskiem, pisał, że to jest piękna ziemia, że uśmiech dziewczyny, która marzy o pierwszym kochaniu i tak dalej. Czyli to była ta jego miłość do Śląska, taka zdrowa miłość. Żadne tam nacjonalizmy, żadne tam iberales, prawda? Tylko prawdziwa miłość i on praktycznie od młodych lat, kiedy pracował w tym wydawnictwie, w tym stowarzyszeniu Praca w Karwinie, poprzez okres 8 lat, które mu zajęła pierwsza wojna, bo przecież brał udział w przewrocie cieszyńskim, był tym, który przyjął ten rozkaz generała Roy i przekazał komu czemu trzeba, a do Skoczowa się dostał jako oficer placu, jako przedstawiciel wojskowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na Skoczów, do szkoły, jako pierwszy nauczyciel w Skoczowie, który miał polską maturę. Pierwszy, dopiero po I wojnie światowej. I wszystko robił, żeby tych swoich uczniów po prostu wychować na patriotów. Dlatego ich wiózł na przykład do Dziedzic, gdzie przejeżdżał pociąg ze Szwajcarii z trumną Sienkiewicza. I oni stali wzdłuż toru z tysiącami innych ludzi i asystowali przy tej uroczystości. Zawoził ich do Krakowa, gdzie sypali kopiec Kościuszki. To wszystko byli jego uczniowie. Kiedy przyjeżdżali do niego sławni ludzie, to przecież oni mieli okazję poznać Meissnera, lotnik i pisarz. I on latał nad szkołą, machał skrzydłami, potem pojechał, czy poleciał do Aleksandrowic i przyjechał do szkoły i spotkali się z nim. Spotkali się ze Staudingerem, spotkali się z Warneńską, Dąbrowską i mnóstwem innych ludzi, którzy przyjeżdżali do Morcinka, ale poznawali też jego uczniów. I jego klasa, na przykład ostatnia, która wyszła w 1938 roku, to była najbardziej znana klasa w całej Polsce, bo on wciąż o nich pisał felietony do czasopism i często wycieczki nawet z Warszawy jadąc do Wisły na wycieczkę, zatrzymywały się w Skoczowie, bo oni chcieli poznać tych ludzi, czy oni rzeczywiście są tacy fajni, jak on ich opisuje. Także to byli ludzie no, wyjątkowi i myśmy się spotkali 50 lat, kiedy skończyli szkołę, czyli w 1988 roku. Czytaliśmy tych Roztomiłych Ludków, które napisał cały zbiór felietonów od września do czerwca, kiedy ich wypuszczał świat. I oni, najpierw przeczytaliśmy rozdział, a oni to opowiadali, jak to było naprawdę. Czyli cały czas była konfrontacja tego, co oni pamiętali, z tym, co on napisał. I musieli bardzo na siebie uważać, żeby nic złego nie zrobić, no bo co sobie pomyślą ci uczniowie w Polsce, jak przeczytają, że oni coś nie tak zrobili, a czasem się im zdarzało, prawda? Także to była, tak,
To mało tego, to był właśnie jeszcze jedno zdanie, to był człowiek, który nie tylko pisał, nie tylko uczył, ale jeździł po całej Polsce, nawet do Wilna, do Lwowa, gdzie był świetnie znany i gdzie cały czas opowiadał o tym Śląsku. Cały czas był ambasadorem Śląska, przybliżał rzeczywiście ten Śląsk, o którym nic prawie nie wiedziano, bo przecież byliśmy 600 lat oderwani. On to dopiero wszystko mówił. Historię Śląska, kulturę śląską, wszystko to on był tym, który zasługuje na to, żeby mu pomnik postawić właśnie za to, co zrobił dla Śląska i dla Polski, żeby Polska po prostu zrozumiała, czym był Śląsk, jaka to jest dzielnica i że ona przez 600 lat potrafiła zachować tożsamość narodową. Że myśmy byli oderwani w XIV wieku, a w XIX wieku można było, były podstawy, żeby zacząć budować świadomość narodową. I to robili nauczyciele i księża. Oni pracowali z tym ludem i uświadamiali mu, kim są. I dzięki temu potem oni mogli w pierwszej wojnie brać udział i iść do legionów i nawet sobie zmieniać metrykę, żeby się tylko dostać do wojska i walczyć o przyłączenie do Polski. Spotkanie zorganizowano z okazji 130. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.